Arkadak, miasto przyszłości za 5 miliardów dolarów. To miasto przyszłości jest projektem wartym 5 miliardów dolarów i wszyscy o nim mówią. Czy kiedykolwiek słyszałeś o Arkadak? To inteligentne miasto, którego sercem jest piękno. Ale to nie tylko piękne miasto, to także bardzo ważne miasto pod względem administracyjnym. Krótko mówiąc, ten projekt jest zarówno ambitny, jak i imponujący. To rodzaj projektu, którego szybko nie zapomnisz. Co więcej, miasto zostało zbudowane na cześć przywódcy Turkmenistanu, Gurbanguly Berdimuhamedowa. Niemniej jednak to wszystko ma swoją cenę i to znaczną. Arkadak należy jednak do kategorii miast przyszłości. Od kilku lat projekty tego typu pojawiają się na całym świecie, a każde z nich jest bardziej szalone od poprzedniego. Ogólnie rzecz biorąc, inteligentne miasto doskonale wpisuje się w obecny trend. Główny cel tego typu miast jest prosty – skupienie się na ekologii poprzez całkowite przemyślenie koncepcji miasta. A więc co jest tak wyjątkowego w Arkadak? Usiądźcie wygodnie i zapraszamy na kolejny odcinek na kanale ATech, gdzie możecie się dowiedzieć wielu ciekawostek ze świata na temat nauki i techniki. Zaczynajmy! Położony w sercu Turkmenistanu Arkadak jest uważany za miasto przyszłości, które nie pozostawia nikogo obojętnym. Ten projekt inteligentnego miasta został uruchomiony w 2018 roku w jednym z najbardziej odizolowanych krajów Azji Środkowej. W związku z tym został zaprojektowany tak, aby oferować szeroką gamę infrastruktury społecznej, takiej jak przedszkola, miejskie parki rozrywki i różne udogodnienia poprawiające codzienne życie. Zaplanowano również 130 hektarów stref przemysłowych, głównie dla sektora medycznego i rolno-spożywczego. Głównym celem jest rozwój lokalnej gospodarki. Arkadak jest również swego rodzaju wizytówką zaawansowanych technologii. Oferuje elektryczną sieć transportową, inteligentne znaki drogowe i połączone parkingi. Zainstalowano również gęstą sieć światłowodową, a miasto przechodzi na technologię cyfrową. Ta cyfrowa transformacja jest częścią nowej strategii rozwoju gospodarczego Turkmenistanu. Kraj ten koncentruje się obecnie na sztucznej inteligencji. Niemniej jednak te usługi cyfrowe budzą szereg obaw, szczególnie w zakresie nadzoru i prywatności. Zwłaszcza, że Turkmenistan ma reputację kraju autorytarnego. Jednak w Arkadak władze Turkmenistanu mówią o komponencie demokratycznym umożliwiającym mieszkańcom odgrywanie aktywnej roli w rozwoju miasta. Czy ten projekt jest naprawdę opłacalny w dłuższej perspektywie? Tak czy inaczej, piękno pozostaje w centrum projektu. Kiedy Arkadak był budowany, Gurbanguly Berdimuhamedow polecił rządowi, aby rozważył włączenie go do Księgi Rekordów Guinnessa. Miasto jest uważane za najpiękniejsze, najbardziej oryginalne i największe w regionie. Prawdą jest, że organizacje pozarządowe regularnie oskarżają przywódcy kraju o nadmierne wydawanie dochodów z ogromnych rezerw gazu. Badane projekty są często imponujące, ale niekoniecznie korzystne dla ludności. W tym konkretnym przypadku władze zapewniają nas, że przyszli mieszkańcy Arkadaku zostaną powitani w najlepszych możliwych warunkach. W końcu Arkadak jest pierwszym inteligentnym miastem w Turkmenistanie i zrobiono wszystko, aby uczynić życie wygodnym. Trzeba przyznać, że środowisko naturalne nie jest priorytetem tego kraju, ale miasto musi przestrzegać wielu środków ekologicznych zgodnie z obecnymi obawami. Położony w prowincji Achal, Arkadak zajmuje powierzchnię 950 hektarów. Ta część terytorium jest miejscem narodzin Berdimuhamedowa. W rezultacie Arkadak stał się jego stolicą. Na początku 2023 roku obecny prezydent Serra Burdihamedow, syn Gurbanguly, podpisał ustawę nadającą temu przyszłemu miastu specjalny status prawny. W ten sposób to miasto staje się miastem o znaczeniu krajowym. Stolica kraju, Aszchabad, nie ma nawet takiego statusu. Czy Arkadak naprawdę może stać się więc najpotężniejszym miastem w całym kraju? Wiele na to wskazuje, ale przekroczenie samej stolicy to wielkie osiągnięcie, które nie udało się wielu miastom na całym świecie. Jak to wyjdzie? Czas pokaże. Obserwujmy dalej. Jak bez wątpienia zauważyłeś, Arkadak to ambitny i imponujący projekt. Nie jest tajemnicą, że miasto zostało zbudowane na cześć Gurbanguly Berdimuhamedowa. Gurbanguly Berdimuhamedow jest prezydentem Turkmenistanu w latach 2006-2022. Ten były dentysta znany jest ze swojej ekscesywności i kultu osobowości. Nosi nawet tytuł Hero Protector lub Arkadak.
W centrum nowej metropolii stoi szereg pomników. Jeden z nich jest wykonany ze złota i przedstawia Gurbanguli Berdymuhamedowa na jego ulubionym koniu. Jedną ręką trzyma lejce, aby kontrolować zwierzę stojące na tylnych nogach, podczas gdy drugą wskazuje drogę w okazałym geście. Postawa ta przypomina słynny obraz Napoleona Bonaparte autorstwa Jacquesa Louisa Davida. Jednak w przeciwieństwie do byłego cesarza, Gurbanguly Berdymuhamedow nie ma ambicji podboju i jest raczej pacyfistą. Wydaje się jednak, że upodobanie do przepychu było cechą wspólną obu mężczyzn. To prawdziwy hołd dla polityka. Prawdą jest, że był mocno zaangażowany w budowę miasta, w wyniku czego powstało wspaniałe miejsce. Na razie ulice są opustoszałe, a Arkadak jest niezamieszkany, pomimo bloków budynków, które rozciągają się jak okiem sięgnąć. Miasto otworzyło swoje podwoje wystawną ceremonią. Przez 3 długie godziny uczestnicy byli raczeni serią występów tanecznych, a także pokazami konnymi. Ceremonię zakończył pokaz sztucznych ogni. Oczywiście główny zainteresowany nie był obecny na wydarzeniu. Przebywał on w Arabii Saudyjskiej na pielgrzymce muzułmanów. W 2022 roku przekaże stery swojemu synowi, ale nadal kierował wieloma sprawami. Rzeczywiście został mianowany szefem najwyższego organu z ogromnymi prerogatywami, stając się tym samym głową narodu turkmeńskiego. Jednak budowa takiego projektu wiąże się z kosztami i to nie najmniejszymi, a wręcz przeciwnie. Wszystko to kosztowałoby skromną sumę 5 miliardów dolarów. Sama pierwsza faza budowy miasta Arkadak kosztowałaby około 3,3 miliarda dolarów. Czy jest to kolejna okazja dla turkmeńskiego rządu, aby wykorzystać swoją ludność, wydając szalone sumy pieniędzy na szalone wydatki? Czas pokaże. Ponad połowa światowej populacji żyje obecnie na obszarach miejskich. W nadchodzących dziesięcioleciach trend ten będzie się nasilał. Według badań ONZ do 2050 roku 68% światowej populacji będzie mieszkać w miastach. Właśnie dlatego miasta wymyślają się na nowo, dając początek projektom, z których każdy jest bardziej szalony niż poprzedni. Inteligentne miasto doskonale wpisuje się w ten trend. Od początku XXI wieku postępy w nowych technologiach dały początek rewolucji w zastosowaniach, z której obszary miejskie czerpią długoterminowe korzyści. Ogólnie rzecz biorąc, inteligentne miasto wykorzystuje najbardziej innowacyjne rozwiązania, aby reagować na wiele zmian, które nieustannie zachodzą. Gromadzone dane i informacje wymieniane w czasie rzeczywistym umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji. Różni gracze w mieście dostosowują się do tych nowych technologii. Pozwala im to uczynić przestrzeń miejską swoją własną i naprawdę poprawić jakość życia. W rezultacie miasta przyszłości z pewnością będą inteligentne oraz ultra połączone. Ekologia znajduje się w samym sercu problemów, przed którymi stoi dziś społeczeństwo. Miasta angażują się w zrównoważony rozwój i stają się coraz bardziej energooszczędne. W rezultacie zmniejszają emisje zanieczyszczeń, ograniczając jednocześnie swój wpływ na bioróżnorodność. Projekty przyjazne środowisku powstają na całym świecie. Co więcej, energia jest kluczową kwestią klimatyczną, a także prawdziwą kwestią zdrowia publicznego. Mieszkalnictwo, budynki i transport generują znaczne emisje gazów cieplarnianych. Od wielu lat redukcja tych emisji jest głównym celem światowych przywódców. Zarządzanie zasobami wodnymi jest również coraz ważniejszą kwestią, zwłaszcza w obliczu coraz częstszych susz. Podobnie przetwarzanie odpadów ma ogromne znaczenie, podobnie jak zachowanie różnorodności biologicznej, zwłaszcza poprzez tworzenie terenów zielonych. Wreszcie wszystkie miasta muszą zostać przebudowane z zastosowaniem bardziej nowoczesnego i ekologicznego podejścia. W końcu znajdują się one na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o coraz bardziej gwałtowne i nieprzewidywalne zjawiska klimatyczne. Przestrzenie miejskie muszą być zatem odporne. Miasto przyszłości musi opracować kompleksową strategię przewidywania kryzysów i zarządzania nimi. Metropolie stają się jednak coraz gęściej zaludnione. W rezultacie stają się one zatłoczone rosnącym ruchem drogowym. Samochód, który przez długi czas był synonimem wolności, stał się również źródłem uciążliwości. Obecnie mówimy o multimodalnym podejściu do transportu. Samochód i transport publiczny są łączone z bardziej miękkimi, indywidualnymi rozwiązaniami w zakresie mobilności, takimi jak jazda na rowerze, nowo zmotoryzowane urządzenia transportu osobistego lub po prostu chodzenie pieszo. Ponadto technologie cyfrowe aktywnie zachęcają do pojawiania się nowych sposobów dzielenia się zasobami. Inteligentne miasta, takie jak Arkadak, powinny zatem reprezentować przyszłość naszych metropolii, zarówno pod względem ekologicznym, ekonomicznym, jak i naszego całego wspólnego życia w społeczeństwie.
Arkadak to miasto przyszłości, jakich wiele widzieliśmy w ostatnich latach. To inteligentne miasto, wciąż opuszczone, stawia piękno w swoim centrum. To ambitny i imponujący projekt na część turkmenińskiego władcy. Niemniej jednak wszystko to kosztowało kraj małą fortunę, sprawiając, że ludzie coraz bardziej obawiają się hojnych wydatków. Co zatem czeka nas z miastem przyszłości? Zobaczymy na przestrzeni lat. Do zobaczenia wkrótce na ATech.